Siemaneczka, nie robię, z tej strony Buddy, witam was serdecznie. A chciałbym wam przedstawiać gościa specjalnego, a jest nim Przemysław Kozłowski, znany bardziej jako Kozi lub Bodzi Gwizdałek, moi drodzy. A to krótki materiał z nim, krótki wywiad. Zapraszam. Z tej strony Buddy Badowski. Witam was serdecznie. Ze mną jest gość, chyba rozpoznawalna twarz z sesji 2M3D. Bodzi Gwizdałek. Witam serdecznie. Miło cię poznać prywatnie. Na pewno pierwsze pytanie. Jak się czujesz jako taka rozpoznawalna postać w polskim roleplay systemie? Znaczy, no, ja zawsze się czuję dobrze z tym. Mi nie przeszkadza. Nie przeszkadzają mi ludzie, którzy podchodzą do mnie, żeby pogadać chwileczkę. To jest fajne, to są wszyscy jesteśmy RPGowcami i fajnie jest z takimi ludźmi gadać zawsze. Skąd się wzięło zajmowanie u ciebie do Mila. Tak, dokładnie. Był wychowawcą na szkole. Proszę. Tak, i on mi jako pierwszy pokazał właśnie RPGa i tak już zostało. No. Twój ulubiony RPG, tak sądzę, że jest to Warhammer. Tak, ale to nie tak bardzo, bo zawsze w serduszku, tak? Jak wszyscy mówią, to są te wygodne karcie. Nawet jak już masz dość, to za jakiś czas wracasz i jest znowu cudownie. Ale też teraz pokochałem bardzo głównie jeśli chodzi o mechanikę. Wielbiam tę mechanikę, rozwijanie umiejętności. Jest cudowna. Oczywiście twoja chyba brawurowa zewtchuju. Tak. Najpierw Luther. Pasjonatów, a później wciela się w rolę Amelii. Luteria tak zwana. Tak. Było to dla ciebie jakimś takim przeskokiem, wcielając się w skórę kobietą, czy po prostu nie masz takich, wiesz, skrupułów, że a dobra, teraz zagram sobie kobietę, znaczy, teraz zagram sobie mężczyznę. Znaczy nie mam skrupułów, to i tak po prostu wyszło. Wyszło, więc tak. Jako, że jestem graczem, to po prostu... Wcieliłem się? Tak, wcieliłem się, przesowałem, przemyślałem, jak taka osoba mogłaby mieć uczucia, jak mogłaby odgrywać i to dalej prowadziłem. Na pewno ludzie się zastanawiają, dlaczego właśnie już nie uczestniczysz czynnie, tak, w sesjach kłopaniaka, ale no, niestety sprawy życiowe zmusiły cię do podcastu. Tak, no logistycznie. No, mieszkam tutaj w Poznaniu teraz, więc ciężko byłoby co tydzień przyjeżdżać. Więc no, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, dojeżdżałem pod końcówkę Cthulhu, no i to było ciężkie. Było ciężkie, że tak powiem, później podjęliśmy wspólną decyzję, że mówiłem, że no sorry chłopaki, to się nie uda. Ale po prostu nie ograniczysz tego takiego comebacku? No nie, no mówię, może kiedyś jeszcze jako gość, albo może, kto chyba, wie. Chyba, że Michał się przeprowadzi do Poznania. Z chłopakami, tak? Byłoby miło, ale raczej nie liczę na to. Twoje takie, powiedzmy, w latach 90. RPG nie było tak bardzo znane, tak? To była taka niszowa, jak się mówi, grupa, półka. Mhm. Ja na przykład zaczynałem swoje Śródziemie. Nie wiem, czy miałeś styczność ze Śródziemiem. Miałem, tak? Miałeś. Ale nie grałem. Nie grałeś. A ja, na przykład z jakimi jeszcze RPG-ami, oprócz Baniaka, miałeś na co dzień styczność? Może prowadziłeś sesję, może Nie prowadziłem. Dziewczyna mi prowadziła ostatnio Dragon Age'a. O proszę. Razem z znajomymi, bo bardzo fajnie. System tam trochę kuleje, walki, bo to jest taki typowo troszkę z D&D zaczerpnął, że jest większa ilość stworów, bardziej taki bohatersko. Co jest dziwne w takim w sumie dark fantasy, jakim jest Dragon Age. Znaczy no Dragon Age to jest taką rozpoznawalną marką, bynajmniej w świecie gier wideo, tak? Tak. Bo w tym systemie oczywiście nie mieliśmy aż takiej okazji, bo jest taki po prostu pierwszy krok, tak? Na świat jest fajny, więc oczywiście świat jest fajny. A co na przykład myślisz o Vampire Masquerada, D&D?
którąś już edycję, bo już DDR już wyszło kilka edycji, tak? Tak samo no tak, DDR-ki to zawsze mi się śnią, żeby kiedyś wrócić do nich, bo zaczynałem od DDR-ki, to był pierwszy system, który grałem. Ja zaczynałem od 2.0. To było 3.5. Ja zaczynałem 3.5. Ja zaczynałem od 2.0, już tylko pamiętam kilka, chyba z 5 książek. Ale mówię, jeśli na przykład Vampira nie grałem w ogóle, jeszcze, to nie są do końca. Po prostu w sumie tak naprawdę nie miałem po prostu okazji po prostu znaleźć jakiegoś fajnego MG, który by mi się poprowadził. Czy MG mamy teraz już, nie wiem czy to Michał rozpostrzegł, to tak rozpowszechnił, tak? Ale mamy na przykład Jagodne, Gospoda RPG, tak? No tak, jest dużo. Jest dużo. Teraz oczywiście teraz jest Kaczma Baniata, również tam jest multum prowadzących te grzania. No dużo, no i u Bart Bariana czasami też grałem. Oczywiście. Jest dużo teraz, i tam i Dreadu, i dużo, sporo jest teraz się narobiło, ale to bardzo dobrze, no, powinniśmy rosnąć, tak, RPGowcy. Tak, oczywiście. O to chodzi. Przynajmniej w latach 90. była nas garstka, a teraz tak, biorąc pod uwagę te mijające lata, ja sądzę, z mojego punktu widzenia, chociaż w RPG nie mam 20 parę lat, to jest coraz więcej. Czy myślisz, że Michał tak wypromował to do góry? Znaczy, myślę, że na pewno sporą cegiełkę. Oczywiście, no tak mówię, nie jesteśmy tylko my. Dużo osób na różne sposoby stara się to zrobić, ale po prostu Michałowi też się bardzo udało dobrze wstrzelić w dany content, w dany typ rozgrywki, który, że tak powiem, tak, ale jemu, że tak powiem, te pierwsze sesje były luźne bardzo, prawda, ten 2M3D. I to też było o tyle ciekawsze, że to pomogło większej jakby liczbie osób w ogóle się zainteresować RPGami, którzy niekoniecznie miały z RPGami styczność. Tak samo jak na przykład Darwini. Tak, grupa Darwina, tak, po drugiej stronie lustra. Mhm. Te drugie te osoby, które nie miały też styczności z RPGami, nagle zaczęły, więc te osoby, które oglądały ich, tak zobaczyły, o, co to są RPGi, zobaczę. I sporo się tutaj też był boom na to, więc pod tym względem myślę, że na pewno. Przynajmniej moje zdanie jest taka, że twoja chyba taka życiowa rola to był właśnie Godzik Pizdalek. Ja pamiętam jeszcze jak słuchałeś piosenki nagraną przez Mateusza bodajże, tak, imienia. Co chodzi, przez całą tą, stałe te dwa lata tej sesji. No bardzo, bardzo piękna piosenka. Tak, przekozacka piosenka i naprawdę przełamało to rapę tutaj. Łezka w oku się zakręciła, tak, co? No, bo to było. No, ja się przywiązuję do postaci, więc że tak powiem, ja też troszeczkę czasami nimi żyję. I to jest właśnie, jak miałem takie przypomnienie tego wszystkiego, ostatnie pytanie. Dobra rzecz. Ale jak ci mówi, sprzedałeś swoją kastę Łowcy Wampirów. Przez przypadek? Nie wiem, przypadek. Wszyscy pamiętają o tym, czy pamiętają inne kwestie Budziego Gwizdałka? Znaczy, no, myślę, że i to w zasadzie, bo to jest największy mem po prostu. Łowca Wampirów sprzedający swoich, że tak mówię? Swoją mistrzynię, tak. Więc to było ciężko, ale to jestem tak, albo jestem właśnie tym fajnym, albo jestem tym złym, co zabił gniewa. O tak, to, ale tak, ale zabicie gniewa na tym cmentarzu, to tak, to było mniejsze zło, mógłbym powiedzieć. Tak, znaczy, bo taki gniew on z mojego punktu widzenia, dlatego, to sprzedał. Tak, i dlatego zginął, bo gdzieś stwierdził, że no, nie uda się, już tyle złego tutaj wyszło, a my mieliśmy jakby swoją misję, swój plan. I po prostu musieliśmy uciekać, a wiedzieliśmy, że razem z nim będzie ciężko, że tak powiem. Bo tak, on, jeżeli nawet by nas od razu nie sprzedał, to byłby po prostu naszym agentem carycy, bo on był bardzo wierny. Ale Michał bardzo ładnie to tak zakręcił. Tak, Michał, że złapałeś haczyk. Michał doskonale wie, już on tyle lat gra, że on doskonale wie, jak zrobić, żebym świadomie bądź nieświadomie coś złapał. Także ja dziękuję ci za reportaż krótki, ale bardzo ci dziękuję. Miło było poznać cię prywatnie. Wzajemnie. Co mogę powiedzieć? Ja teraz też tworzę swój własny system, własny świat. Są to teraz takie kosmetyki. Mam nadzieję, że się uda go wydać. I może kto wie, może spróbujesz mój system, także zapraszam. Kto wie. Jeszcze raz dziękuję ci. Cześć.